Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem TheArAregor, a to co oglądacie, moi drodzy, jest to Undertale, czyli, moi drodzy, nasza przecudowna przygoda, która napełnia nas determinacją. Ale pamiętajcie, moi drodzy, żeby być wypełnionym tylko determinacją, nie napełniajcie siebie niczym innym, szczególnie dżemem. Nie bierzcie nigdy strzykawki, nie wstrzykujcie sobie dżemu. To jest zły pomysł, to jest bardzo zły pomysł, nie róbcie tego. Wewnątrz tego komputerowego sejfu laserowego leży kawałek sera. Lasery roztopiły krawędzie sera. Przywarł on do stołu. O nie! Myszka nie dostanie serka. Alphys zmieniła swój status. OMG! Zrozumcie, że rujnuje ona cały wątek fabularny miał miał. Z czym jest w ogóle miał miał? Dobra, stąd przyszedłem. To nie, to idziemy w lewo. No! Moja recenzja miał 2. Całośny słodziak miał 2 nie jest ani całośny, ani słodki. Kompletne dno, 0 gwiazdek. Ale nie, nawet jeśli coś... Jeśli fabuła rujnuje coś, to i tak możemy docenić grafikę, dźwięk, muzykę, aktorów. Hej, ty! Stój! A co wy chcecie ode mnie? Wy... ciemno skórzy albo ciemno zbroi. To są ciemno zbrojni rycerze. My jakby otrzymaliśmy anonimowy cynk o człowieku w koszulce w paski. To nie ja. To nie ja nic nie wiem. Nie. Powiedzieli nam, że włóczy się teraz gdzieś po Hotland. Wiem, szalone, co nie? Więc po prostu wyluzuj. Zabierzemy cię gdzieś do bezpiecznego miejsca, ok? A gdzie? Ale jesteś w lewo. Co jest, ziomek? Koszulka, którą ma na sobie, on jakby... Co z nią jest nie tak? Fuck this shit, I'm out. Ziomek, myślisz o tym, o czym ja myślę? Kurczę, to trochę jakby mega żenujące. My jakby... Tak sobie totalnie musimy cię zabić w ogóle. Co? Królewska gwardia atakuje dwóch durnych gości, no. Zaczyna się dobrze. KS? What? KS to jest skrót od Knight coś tam. Sprawdź. Dev 20, królewski strażnik. A, KS, królewski strażnik. No tak! Tak, a jak Knight coś sobie myślę. Ze ślniącą, wypolerowaną zbroją. Jakby atak drużynowy, atak... drużyn... aha. Wygląda to całkiem mrocznie. Druga obserwuje twoje ruchy, to bierzemy pierwszy... Nie! Nie atakuj! Pudło. Jakby... Nie chciałem atakować. Co to jest? Co to kuwa są? To są bomby? Czy czym ty we mnie? Jakąś kupą we mnie rzuca. Wyczyść zbroję. Spróbowałeś dotknąć zbroi. Twoja ręka wyślizgnęła się. Jakby łapy przy sobie. A dlaczego? Ja nie chcę was. No. Możecie się uspokoić? Potleje się ze zbroi. Oho, czyli bierzemy i wyczy zbroję. Myję zbroję drugiego rycerza i jej chłodny brud zaczyna znikać. Jakby daj nam robi się dużo cieplej. O! Czy to mnie leczy? Czy co to jest? Ja muszę to klikać. Nie mogę. Zbroja tak ciepła. O wiele lepiej. On pokazał nam swoją męską klatę, a tamten co się dzieje z tatem? Wygląda jakby coś mu dokuczało. Weźmy jedynkę i wyczyść zbroję, spróbuj dotknąć zbroi. Ferka wyścisnęła się. Jakby łapiesz sobie, co? Ale dlaczego? Dobra, muszę się zająć chyba tamtym gościem jeszcze. Ej, tamten mnie nie bije. Czy ja wezmę dwójkę? Szepcz. Zdradziłeś twój ulubiony sekret. Ja nie powiem. Okej, tamten mnie ignoruje. Potleje się z zbroi numer 2, to ja wezmę i wyczyść zbroję. Poklepałeś klatek. Poklepałeś klatek. No ja nie klepałem, ja wiecie, wziąłem ściereczkę. Ej, wyobraźcie sobie, ja przypominam, gramy dzieckiem. Podeszłem do... Zgaduję, że to jest ryba, do rybo człowieka. Wziąłem ściereczkę i mu po klacie przyjechałem. Jak półmięśniony bong OS. Hej, nie rób tego, witam. No, dwójce się to podoba, on lubi jak mu się czyści klatę. Stoję na straży. Dalej, czyścimy go. Ale to już chyba tyle, już więcej nic go nie mogę wyczyścić. No, ja chcę więcej. Podlej się z broni numer 2, no to weź. Może szybciej muszę, zdradziły swój ulubiony sekret. Okej, dobra. Trochę jesteśmy do przodu, ale muszę coś z jedyneczką zrobić. O, dwójka obserwuje moich klientów, bierzemy jedynkę i szepczemy. Powiedziałaś, żeby był szczery ze swoimi uczuciami. Ja. Dobrze. Bierzemy ich. Ziomek. Ja nie mogę już tak żyć. Aha. Nie w taki sposób. Jakby... Dwójko. Ja lubię. Ja jakby... Lubię cię, ziomek. To właśnie zaczyna źle. To jak walczysz. To jak mówisz. Kocham drużynowe ataki z tobą. Kocham stać z tobą, gibać się i machać mieczami. W tym samym tempie. Dwójko, ja jakby... Chciałbym, żeby to trwało wiecznie. On ma wyjebane. On ma totalnie... O nie, zradzi... Znaczy się... Mam cię, to żarty, ziomek. Nie. Jedynko. Ca ziom. Czy chciałbyś... Czy chciałbyś potrzymać ze mną mój miecz? Pójść na lody. A to... To tam wiecie, trzymanie to tam pikuś. Wiesz, potrzymać wspólnie miecz. Co to jest, że jedynka razem z dwójką będą trzymali ten sam miecz? No co to jest? Lepiej od razu przejdźmy do lodów. Po tej walce. Pewnie, stary. Jedynka i dwójka wyglądają na szczęśliwych. Spodłowo wygrałeś, zyskałem 100 golda! Przejebię to na lody. Albo może lepiej nie. Ja może lepiej tak nie zrobię. Alphys zmienia swój status. Ups, chwila. Nie wiem, jak człowiek sobie radzi. No nie dzwoń byle do mnie, proszę nie. Zmienia swój status. Top 10 programów, przez które zapomnisz o swojej robocie? A czemu? Pracoholizm jest jedną z najlepszych rzeczy, jakie powstała. Nie mogę tak powiedzieć, jaka powstała. Ciemno! Jasno! Ciemno! Jasno! Drink. Rybcia? Będzie do mnie dzwonić? A nie, to tylko ty. Okej, już jestem. Kolejny ciemny pokój, tak? Nie martw się. Moje umiejętności hakowania mają wszystko pod kontrolą. O nie. O nie. Czy to jakiś żart? Marka MTT wciąż na szczycie. Szkoły odwołane z powodu... Jakiego powodu? Reaktywowanych zagadek. Aha. Och, tak! Naukowcy odkryli zdrowotne korzyści korzystania z komputera. No ba, no żart. No już was nie czytam. Dobry wieczór, piękności i piękni panowie. Panowie szczególnie. Mówi Mettaton w wiadomościach MTTT na żywo. Interesująca sytuacja zaistniała we wschodniej części Hotland. Na szczęście jest już tam nasz korespondent, który będzie nas informował na żywo. Odważny korespondencie, znajdź coś nowościowego do zrelacjonowania nowościowego, ład? Nasza dziesiątka cudownych widzów czeka na ciebie. O ja cię, dziesiątka, chyba 10 tylko. To ja, hej. Shit! O, piłka! Mogę? Ja chcę. Piłki do kosza są bombowe, nieprawda, skarbie? Jaka szkoda, że nie możesz nimi grać. Dlaczego? Są one najnowszym krzykiem mody marki MTT. Ubiera się je, a nie nimi gra. Nie można otrzymać takiej sławy i chwały jak ja bez upiększenia wizerunku kilku kul. Raportujemy to? Szukaj dalej. Co jest tu jeszcze? Piesio! Co za sensacyjna okazja na stworzenie historii. Już widzę te nagłówki. Pies gdzieś istnieje. Moja ekscytacja jest wręcz eksplodująca. Raportujemy to? Szukaj dalej. Prezent? Co to jest? Ulala! Ta gra, która tu leży, wystrzałowa. Już niestety pojawia się tam dopiero w jej połowie. Ale podoba mi się to. Jestem jak... Manna z nieba? Uspokajając głód widowni na wspaniałego robota. Och! Oto Mettaton! Raportujemy to? Nie, bo to jest kurwa o tobie, ja nie chcę o tobie nic mówić. Co mi to jest? A co to jest? To jest książka, tak? To jest woda. Ja mogę wybrać co chcę? To jest książka? Och nie, to ten scenariusz filmowy, jak on, skąd on się tam wziął? To super słodki zwiastun mojego najnowszego, na pewno nie bombowego filmu. Mettaton, film, część, o jacie. W rolach głównych Mettaton. Słyszałem, że tak jak w innych częściach, składa się z 4-godzinnego pojedynczego nagrania ze mną w wannie pełnej płatków róż. Och, ale to nie jest pewne. Chyba nie spoilerowałby wszystkim filmu dla zwykłej promocyjnej historii, prawda? Raportujemy to? Szukaj dalej. Uff, było blisko. Naprawdę mnie obciążyłeś wieloma darmowymi reklamami. A prezent? O, ojej, to prezent i jest on dla ciebie, skarbie. Pewnie już zrywasz się na kawałki z zachwytu. Cóż mogłoby być w środku? No chyba najwyższy czas to zaprezentować. Nie, ja idę... Jest tu woda, to była woda, tak? Niesamowite! Toż to kompletnie nieopisywalna szklanka wody, ale ze wszystkiego może powstać świetna historia z odrobiną zmieszania. Raportujemy... No kurwa, jasne, ja chcę raportować szklankę wody. Uwaga, drodzy widzowie, nasz korespondent znalazł szklankę wody. Wow, znalazłem. Ale najbardziej interesujące w tej szklance wody jest to, jak bardzo nie jest interesująca. Jest jak każda szklanka wody, połączenie wody, szkła, nitrogliceryny. Co? Czemu nitrogliceryny? Chwila, moment. To nie jest szklanka wody. To jest... bomba! Naprawdę. O nie! Te wiadomości na żywo. Przerodziły się w katastrofę na żywo. Ale bez paniki. Nie widzieliście jeszcze reszty tego pomieszczenia. Aha! Czemu? Czemu wszędzie była bomba? Czemu? Czy pies też jest bombą? O rany. Wygląda na to, że wszystko w tej okolicy jest bombą. Ten pies jest bombą. Naprawdę? Mu się ogonek pali jak temu Pokemonowi Charizardowi. Ta piłka do kosza jest bombą. Aha! Nawet moje słowa. O! O! Odważny korespondencie, jeśli nie rozbroisz wszystkich bomb. Ta duża bomba rozerwie cię na drobne kawałki w 2 minuty. Mam 2 minuty? Wtedy nie będziesz już mógł nas informować na żywo. Szok! Niedowierzanie. Jak ty z wody zrobiłeś bombę? Nasza 9 widzów to pokocha. Powodzenia, skarbie. Drain. Nie martw się. Zainstalowałem w twoim telefonie program do rozbrajania bomb. Po ulmi to robiłaś. Ale dobra, okej, jesteś pożyteczna i tak cię nie lubię. Użyj opcji rozbrój, gdy bomba będzie w strefie rozbrajania. Dobra, leć. Zostało X sekund. Piesek. Czyn. Nieznośność. Pies rozbrojony. Dobra robota, leć za kolejnymi bombami. Spróbuj teraz tej w lewym dolnym rogu. No, to był lewy dolny róg. A, ten, dobra. Czyn. O. Tak, no a co ja zrobiłem? Daj mi! Czasu nie mam! Wybuchnę! Bomba rozbrojona. To ja nie mam czasu! To nie jest możliwe. Mogę iść do głównej bomby? Czyn. Rozbrój! Rozbroiłem! Ej, ja umrę. Ja umrę. Wiedziałem. Zawsze wiedziałem, że tak się skończy moje życie. Czyn. Rozbroiłem! Ale te kasenki trwają za długo. Ty, tu była gdzieś szklanka wody, wziąłem. Ej, tam była szklanka wody. Aha. 11 sekund. Mam! Czyżbym to wygrał? Ej, rozbroiłem. 8 sekund! Jej! Na pewno oszukiwane to było. Stała jedna bomba w prawym dolnym rogu. Jak to w prawym dolnym rogu? Gdzie kuwa została? 6 sekund! Mam! Ty, czas się zatrzyma, ej, nie fair! Czas stał w miejscu. Gratulacje, skarby. Oszukujecie, ja też się staram. Zrobię to najlepiej jak potrafię, a wy mnie tak w uja robicie. To się nie dało przegrać. Udało ci się rozbroić wszystkie bomby. Gdyby ci się nie udało, tamta wielka bomba wybuchłaby w ciągu 2 minut. Teraz nie wybuchnie w ciągu 2 minut. Zamiast tego wybuchnie w ciągu 2 sekund. O! Super. Żegnaj, skarby! Ach. Wygląda to, że bomba nie zadziałała. Aha. Naprawdę. Drain. To dlatego, że gdy wygłaszałeś swój monolog, ja naprawiłam, ja zmieniłam. O nie. Wyłączyłeś bombę swoimi hakerskimi umiejętnościami. Tak. Właśnie to zrobiłam. Motyla noga, znów zostałem pokonany! Szumdunersznyc. Przeklinam cię, człowieku, przeklinam cię, doktor Alphys, za pomaganie tak bardzo. Ale nie będę przeklinał moich 8 wspaniałych widzów. Czemu ci widzowie uciekają? Za oglądanie programu. Do następnego razu, kochani. Wow, pokazaliśmy, co? Ja wolę czarną robotę większość. Hej, wiem, że to trochę... Że trochę zachowałem się dziwnie na początku, ale myślę, że ostatnio stałem się bardziej... bardziej pewna w pilnowaniu cię, co? Bo uj, chcesz mnie pilnować. Więc nie martw się tym wielkim, głupim robotem. Będę cię przed nim chronić. Możesz go zhakować? Ale jeśli dojdzie co do czego, zawsze można po prostu go wyłączyć. Naprawdę? Nieważne, to weź go wyłącz. Narka. Czemu nie chcesz go wyłączyć? Nie będę. Ja pierdzielę, brzmi jakby tam po prostu ludzie byli torturowani. Brzmi to jak odgłos 1000 palonych niewiast i miliony cierpiących dusz w katuszach. Coś takiego. Trochę taki to jest dźwięk, no. Wiem, mówię z doświadczenia. Sam je gnębię. Zauważyłam, że jesteś trochę cicho. Martwisz się spotkaniem z Asgorem. Wiesz, nie masz się czym martwić, okej? Król to bardzo miły gość. Jestem przekonana, że jak po prostu z nim pogadasz, puści cię i ze swoją ludzką duszą możesz przejść przez barierę. Więc nie martw się. Zapomnij o tym i się uśmiechnij, okej? Jej! Szeroki uśmiech na twarzy mej. A ja zakończenie złe będę mieć, bo zabiłem Toriel, mimo że nie chciałem i nikt mi tego nie udowodni. Wybierz lokalizację. A gdzie ja jestem? A lewe piętro trzecie, poproszę. Mogę się cofać. Nie chcę. To jest robocik, który trzyma to wszystko, jak to fajnie wygląda. A co to ja? A czemu tam jest? A co ty jesteś? Ja. Skończyłem na zakupie pączka. Ja nie chciałem, ale ta kobieta, mimo że mówiłem jej nie ona, gapiła się we mnie swoim przerażającym wzrokiem. Lizała swoje wargi. Teraz nie mam pieniędzy. Lizała wargi? Pajęcza wyprzedaż wypieków. Cały dochód zostanie przekazany prawdziwym pająkom. O, hej. Witam w naszej wyprzedaży, słodziutki. A, już mi się podobasz. Chociaż taka kobieta pająk. Masz ochotę na pajęcze wypieki? Cały dochód zostanie przekazany prawdziwym pająkom. Co to jest? Pajęczy pączek. Trochę bardziej gumowaty niż zwykle. Wygląda to na jakąś potężną bransoletę. Chwila. To tylko croissant? Ja chcę. Sprawdź pajęczyny, aby dokonać zakupu. O. Kupić pajęczego pączka za ile? Kupić pajęcy cydr za ile? Nie już wystarczy złota. Za ile? Ile? Cydr jest dobry, ale nie może wrzucać. Da się uzbierać złoto na to? Chyba nie. Ty. No. Masakra. O nie, znowu kolejna zagadka. Hej, tutaj Alphys! To pomieszczenie nie jest podobne do tego, co widzieliśmy wcześniej. No widzę właśnie, już mi się nie podoba. Są tu dwie zagadki, na północ i na południe. Góra, dół, spoko. Musisz rozwiązać obie, aby móc iść dalej. Poza tym chciałem tylko powiedzieć, niezbyt lubię podawać rozwiązania do zagadek. Ale jak będziesz potrzebował pomocy, po prostu zadzwoń, okej? Tak w sumie, czekaj, mam pomysł. Zaproś mnie do znajomych w Undernecie. Wtedy możesz do mnie po prostu napisać na czacie. Chwila, już jesteśmy znajomymi, prawda? No. Założyłem ci konto, prawda? No, bez mojej zgody, nieładnie. Doszły do ciebie wszystkie moje posty. No, więc mam nadzieję, że się ze mną zgadzasz. Pro miał 2. Propo. Klik. Dobra, idziemy na górę, moi drodzy. Ja pierdzielę, twórco gry, naprawdę aż tak ci się nudziło. Co mnie atakuje? O nie, ja nie. Nie, kuwa, nie chciałem z wami. Bo ja nie wiem, jak tego samolotu pokonać. O, to jest dziwne. Czyn. Vulkin. Przytulać Vulkina, zrobić się cieplej na sercu. Na całym ciele, a twoja defensywa spawa. Tak miło. Defensywa spada. Ale leczę się co turę, więc nieźle. Litość. Oszczędź. Dobra, i teraz pokonać tylko Tzunderolota, którego totalnie nie mam pojęcia, jak pokonać. Czyn. Flirtuj. Powiedziałeś Tzunderolotowi, że ma niesamowitą rozpiętość skrzydeł. Ach ty! O nie. No, ła! Dobra. Mam gdzieś, ja z tym nie walczę. O! Halo? Zaszedł statek przeciwnika, masz tylko jeden strzał? O! Mam! Da się, da się. Gratulacje. Ej, te zagadki są fajne, nie są trudne. O, czym wy jesteście? Rąb i... trapez. Tak? Moja geometria. Mój ulub moment Metatona TM, kiedy wszystko szło mnie tak, on dramatycznie pozował. Na przykład wtedy, kiedy prowadził program kulinarny i jajka okazały się kiepskie. Ale zaraz po tym rzekł, że nawet jeśli nie umiesz gotować, możesz zawsze kupić Blasburgera marki MTT. Po czym go ja, wszyscy to kochają. Jako nie bez ust. No, oglądaj program. Ale... okej. Spoko, a ty co powiesz? Mój ulubiony moment Metatona jest wtedy, kiedy pokonuje ukryte czarne charaktery. Mimo że robi to podczas czegoś, co powinno być teleturniejem. Och, uwielbiam, kiedy próbuje różnych kierunków mody. Mimo że robi to podczas czegoś, co powinno być blokiem informacyjnym. Okej, naprawdę. Co wy w nim widzicie? I czemu jest... wy jesteście dziećmi, bo macie te koszulki w paski. Nie wiem, czemu się to przyjęło, że tak wyglądają dzieci, ale... się nie kłócę. Dobra, i tu jest kolejna zagadka. Oho, ta będzie... oho. Się nie ruszałem! A. Się nie ruszałem! Walić. Dryń. Hej, to nie ma nic wspólnego z pilnowaniem cię, ale... hej, może masz ochotę pooglądać ze mną serię w telewizji? Kto ogląda telewizję? Możemy obejrzeć wspólnie anime, co? Kiedyś nazywa się cały sen jak miałem. Koty? Nie? Pewnie nie. No dobra, no. Serio? To jest świetne, to jest mój ulubiony serial. Jest o tym człowieku, który inni nie mają, więc lekko czułam się jak najpóźniej, ale w końcu stwierdziła, że uszy nie mają znaczenia i jej przyjaciele będą mnie lubić pomimo coś tam. Czemu całowanie w usta? Czemu zapominanie? Co ty gącisz? Pójdźmy go pooglądać, jak już będzie po wszystkim. Nie, już nie chcę. Całowanie, zapominanie... a nie. Zawsze samego przeciwnika masz tylko jeden strzał. Dobra. Ha! Banalne. Ha! Nawet, o! No i takie zagadki to są dla mnie odpowiednie, nie jakieś skomplikowane. W Dandze to sobie czasami nie radzę. Co to jest? Zatrzymałeś się, by powąchać kwiaty. Daj, ja chcę jeszcze! Nie wiem, ale powąchałem kwiaty. Czy to dobrze? Jeden kwiatek chciał mnie już kiedyś zabić, to czy powinienem wąchać więcej kwiatów? Chyba nie. Albo tak? Czasem nie. O! To są drzwi. Wiedziałem. Już kiedyś gdzieś takie widziałem. O! Pajęczyny będziemy... o! Smród pajęczyn wypełnia powietrze. Jesteś wypełniony tym obecną. Czemu smród pajęczyn? Zapisz. Czy jak się to nazywa? Pajęcze wejście. Moi drodzy. Tu skończymy odcinek. Krótszy odcinek. A wiecie dlaczego? Bo w kolejnym odcinku będziemy się przytulać do słodkich pajęczych kobiet. Nie wiem, czy wy lubicie Monster Girl? Takie potworo kobiety? Ja nie. Są szczególnie pająki. Takie włochate, odnóża, okropne, nie. Ale zobaczymy, może te będą słodziutka. A więc mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Zapraszam was na więcej odcinków z Undertale. A teraz adios!